Piętą achillesową była i pozostaje kwestia precyzji języka w rozumieniu ortografii i interpunkcji, powiedział w audycji w Samopołudnie Marcin Smolnik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o wiedzy uczniów przystępujących do egzaminów i ich wynikach. Ponad 370 tysięcy ósmoklasistów zmierzyło się 15 kwietnia z egzaminem z języka polskiego. W kolejnych dniach czekają ich egzaminy z matematyki i języka obcego. W tygodniu poprzedzającym egzaminy ósmoklasistów przeprowadzono ostatnie testy na zakończenie gimnazjum. Egzaminy odbywają się mimo trwającego strajku nauczycieli. Minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że egzaminy ósmoklasistów ograniczyły testowanie i postawiły na zadania otwarte, gdzie uczeń musi wykazać się umiejętnością pisania tekstu. Jak sobie z tym radzą polscy uczniowie? Znak zapytania. Jest grupa uczniów, którzy radzą sobie z tym bardzo dobrze, natomiast widzimy, że jest też spora grupa, która ma kłopoty z jasnym i klarownym precyzowaniem myśli, powiedział Marcin Smolnik. W jego ocenie z takimi trudnościami boryka się około 30% uczniów. Jednak jak patrzymy na egzaminy na przestrzeni lat, widzimy, że ta grupa maleje. Piętą achillesową była i pozostaje kwestia precyzji języka w rozumieniu ortografii i interpunkcji, zauważył Szewkę. Podkreślił, że w nowej podstawie programowej przykłada się większą wagę do kształcenia w zakresie ortografii i interpunkcji. Ta podstawa mówi bardzo jasno, że ortografię i interpunkcję kształcimy tak naprawdę przez wszystkie 12 lat edukacji, nie tylko w szkole podstawowej w klasach 1-6. To jest istotny element znajomości języka, powiedział gość jedynki. Marcin Smolnik mówił też Inne o tym, co sprawia uczniom trudność podczas sprawdzianów z matematyki, jak odbywa się sprawdzanie egzaminów i w jakim stopniu strajk wpływa na ich przebieg. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy o edukacji polskiej młodzieży.